Miłość to miłość, można kochać i osoby, i miasta jako Homopole, ale oczywiście zapraszam wszystkich Opolan do tego, żeby wyrazili swoją miłość nie tylko do miasta, ale przede wszystkim, żeby dobrze się bawili z okazji Świętego Walentego. Taka sympatyczna uroczystość, sympatyczne wydarzenie. Myślimy wtedy o rodzinie, o partnerach, o małżonkach, o żonach, jeszcze każdy kogoś tam ma w głowie, więc świętujemy serce, uczucia. Dużo się będzie działo, myślę, że będzie bardzo przyjemnie, bardzo emocjonalnie, żeby nie powiedzieć namiętnie, więc zapraszam do świętowania. Od 12 lutego, czyli od poniedziałku, na Placu Kopernika pojawi się specjalna instalacja walentynkowa dla zakochanych. Będą to różnego rodzaju serca, napisy walentynkowe, ciekawe kule śnieżne z różnego rodzaju animacjami. I zapraszamy wszystkich do tego, żeby robić sobie na tym placu, przy tych instalacjach pamiątkowe zdjęcia, umieszczać na swoich profilach facebookowych z hashtagiem Zakochani w Opolu. Dla tych, którzy to zrobią, będą przygotowane bardzo piękne poduszki walentynkowe i będziemy te poduszki rozdawać. Zapraszamy na świetny koncert już o godzinie 17 na scenie przed Centrum Handlowym Solaris. Wystąpi Sabina Sago i Rafał Drost, znany artysta muzykalowy, którzy wykonają najpiękniejsze przeboje piosenki o miłości. Na Placu Solarisa oraz na scenie różnego rodzaju konkursy, między innymi pisanie listów miłosnych, konkurs filmowy ze scenami najpiękniejszych filmów miłosnych oraz Jaka to melodia, więc tutaj zachęcamy Państwa do przygotowania się, szczególnie z polskiej muzyki, muzyki również i filmowej, muzyki, jesteśmy miastem festiwalowym. Są przygotowane przez sam Solaris jako centrum handlowe, super nagrody, więc zachęcamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do udziału. A w międzyczasie jeszcze na placu będzie również kataryniarz, będą panny młode, będą tancerki, będą szczudlarze, będzie skrzypek, który będzie bardzo pięknie grał na skrzypcach, więc to wszystko będzie się działo na placu Solarisa od 15 do 17. W centrum handlowym Solaris w Wigilię Walentynek, czyli 13 lutego, przeprowadzimy akcję profilaktyczną z udziałem kardiologów z naszego szpitala, specjalistów z oddziału kardiologii, z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Opolskiego Oddziału i studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, czyli przyszłych lekarzy. Będziemy tam zachęcać mieszkańców Opola do skorzystania z badań, do skorzystania z porad kardiologicznych, do skorzystania z porad dietetyka, do badań EKG i do badań ciśnienia krwi. Na podstawie tych badań, po konsultacji u lekarza kardiologa, każdy uczestnik będzie mógł dowiedzieć się, czy styl życia, który prowadzi, czy sposób, w jaki funkcjonuje, może mieć, czy tam są jakieś czynniki ryzyka, które mogą właśnie wpływać na choroby układu krążenia, na nasze serce. Od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 15 pod numerem 45 20 246 przyjmujemy zapisy osób, które chciałyby skorzystać, wziąć udział w tej akcji i zapraszamy potem do Centrum Handlowego Solaris na pierwsze piętro. Tam będziemy mieli swój punkt dzięki gościnności właśnie zarządcy centrum.